Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w World of Tanks. Dzisiaj zagramy sobie czołgiem 9 poziomu Minimausem, czyli inaczej Vałką 4002 PAUS-B. I jedziemy tutaj, czyli w miejsce, gdzie jest naprawdę mordownia tak zwana. I tu zobaczymy, czy coś zablokujemy. Parę dziewiątek. Tamta drużyna ma Bluton, my też mamy jeden poza. Tylko zazwyczaj drużyny nie umieją się rozjeżdżać. Zobaczymy jak teraz. No widzicie, teraz wszyscy tu, a tam tylko dwa czołgi, trzy. A nawet nie jest tak źle, zobaczymy. Coś tam na środek pojechał, jeszcze dwa czołgi. Ogrom tu pojechał, więc może być ciekawie. O czym jak pancerz, już E4 dostała. Nie zgarniemy go. Nie. Niemożliwe, żebyśmy to zrobili. Tu dominują nasi. Środek nie mam po co pomóc. No to jedziemy do przodu. No i nie udało się. Musiał się akurat schować wtedy, kiedy strzelałem. Bardzo słabo. Już dostaję. Ja jestem wykryty. Arta jest tylko jedna. Tutaj atakujemy, teraz nas już dostają, ale teraz ja mogę do akcji wejść. Aby od, tylko żeby od Jotpanzera nie dostać, który ma naprawdę silne działo. Ja bym sobie na E4 wyjechał. Pójdźmy na E4. E4 się nie boję, bo mam pancerz. Gdzie ta E4? No kurde, widzicie, wylosował mi za mały damage, ale on go zniszczy, bardzo dobrze. Jedziemy teraz tak, 7-6. Nie, już tam jest Jotpanzer. Wyjeżdżamy sobie, zobaczymy. Tu może być zazwyczaj. Ktoś mi świecił. Mogę tego zniszczyć? Nie mogę, bo już się cofnę. Mógłbym szybko przejechać, ale to też było ryzykowne. Nie ma czym mówić, jedziemy tam. Jedyna szansa. No kurde, zrykoszetowałem się niemożliwe, no już dostałem. Bo oni mnie widzą, nie mogę się cofnąć. Ten mi blokuje. Pewnie go nawet nie będę mógł rypnąć. Dajcie go rypnąć. No kurde, musiały być gąski. Dwa rykoszety, których nie powinno być. Zwyczaj mam takie szczęście. Nie wiem jak ta bitwa wypadnie. Tu jest coś do strzelania. Pokaże się? Nie ma go? Gdzie on poleciał? A, ten z 100 000. Tam tego nie ma, nie wiem o co chodzi. No, powinien dostać, nie dostał. Dziwne. A ja atakuję, nie będę się szczypał. No, już mi zabrali. Jednego tego pewnie nawet nie będę mógł strzelić. Nic nie postrzelam. Pewnie. Tu panzer się patrzy. No widzicie, rykoszet, no 4 rykoszety, których nie powinno być, no ciągle. Powinienem go przebić na luza, oczywiście rykoszet i nie ma. Teraz tak zawsze się zdarza, zawsze, w każdej bitwie. Wreszcie pierwszy strzał, który wszedł normalnie. Tu się nie dało nie strzelić. Go atakujemy tutaj. My strzela, ale ja nie mogę go zaatakować bardziej. Nieciekawie, pewnie ucieknie. Życie zna i pewnie go nie dobije. Wiedziałem.
Słabe bitwy się zdarzają. Albo słaba drużyna. Albo są arty. Albo na przykład właśnie rykoszety są, to jest uciążliwe. Tak no w ogóle nie powinno być, nie ma takiej sensji jak kiedyś w WoCie. Co się tak fajnie grało. No i nie trafiłem, warte. Powinno wejść. Nie będę jechał, bo pewnie się jeszcze nie uda strzelić. Odwraca się na mnie, to ja na niego nie pojadę. Przez budynek nie strzelę. Nie strzelę, nie udało się. Słabo. On mnie nie widzi. Teraz mi zaraz może zobaczyć na chwilę. Znowu mnie nie widzi. Teraz może. Coś mi się uda. Jest. Jeden strzał. Teraz Jotpanzery sobie pukamy. We własek nie wejdzie tu. Uda się? Nie udało się, Arte mnie uprzedziła. Tragiczna bitwa, ale jednak wygrana, więc dobrze, niech będzie. Wynik pokażę wam zaraz. I oto wynik. Jeszcze misję tygodniowo 10 golda. Zadałem tylko 1300, bo tylko 3 strzały weszły. I 13 tysięcy do przodu, nie wiem jakim cudem. Ale jest dobrze. Myślę, że tam mi się bitwa się podobała, chociaż wiele było takich strzałów, które na pewno powinny wejść. I łapkujcie, komentujcie. Ja byłem Mistrz i się z wami żegnam. Cześć!